witam niezmiennie serdecznie. Jest taki suchar, chyba z samego szczytu tych wszystkich sucharów. O tym, jak to żaba przychodzi do lekarza, lekarz pyta, co pani jest, a żaba mówi, panie doktorze, no nie kumam. I to mi się tak przypomniało, bo też nie kumam, jak ci apostołowie mogli być tacy niekumaci. No dopiero co Piotr dostał taką reprymendę od Pana Jezusa za to, że chciał nim rządzić. A już apostołowie chwilę później zaczęli między sobą się sprzeczać, kto to miejsce wolne po świętym Piotrze mógłby zająć, kto z nich jest największy. I o tym chyba też pisze święty Jakub, kiedy pisze o tej nieskutecznej modlitwie. Ona jest nieskuteczna wtedy, kiedy ludzie starają się zaspokoić tylko swoje żądze. Wydaje im się, że już wiedzą, jaki ten świat jest, jaki powinien być i chcą Panu Bogu wytłumaczyć. Chcą, żeby Pan Bóg wiedział tak samo jak oni. Nie zadziałało to u świętego Piotra. Nie zadziałało to u apostołów, ani u uczniów, do których pisał święty Jakub. A jednak w człowieku ciągle jest coś takiego. Kiedyś tak było, że na przystanku zatrzymuje się autobus i facet wsadza głowę do środka i pyta się kierowcy, dojadę do centrum? A kierowca mówi, nie. A drugi wyskakuje zza pleców tamtego, mówi, a ja? No, nie zadziałało już i nie zadziała w innym przypadku także. Więc zastanówmy się może, co można by zrobić, jak zrozumieć ten upór w takim próbowaniu rządzenia, układania tego świata po swojemu. Jak nad tym pracować, co z tym zrobić? W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus stawia apostołom, nam wszystkim, stawia przed nami dziecko. Były takie interpretacje, że dziecko jest jakby ze swojej natury takie słodkie, takie ufne, że dziecko jest dobre, czyste. Tak nie jest. I Pan Jezus też o tym wiedział, bo w innym miejscu mówi o dzieciach kapryśnych, które nie chcą tańczyć, nie chcą smucić się wtedy, kiedy trzeba było. Tu nie o to chodzi. Dziecko z natury takie nie jest. Z natury swojej chce przeżyć. I krzyczy, i płacze, dlatego, że właśnie nie ufa. Jeśli są rodzice, albo są opiekunowie, może nie być rodziców. Jeśli jest ktoś, kto tym dzieckiem się zaopiekuje, uratuje mu życie, to wtedy takie dziecko może nauczyć się ufności. A potem, kiedy horyzonty tego dziecka będą się poszerzały, kiedy zobaczy, że jest jeszcze inny świat, że są inni ludzie, to trzeba by było, czy powinno się, albo można by takie dziecko nauczyć, że w tym innym świecie jest też inne życie. Życie innych. I to życie jest tak samo wartościowe. Trzeba je uszanować. Z natury to dziecko, czy ludzie z natury to chcą przetrwać. I z natury, z tej chęci przetrwania, to jest tak, że jest w nas egoizm, jest zdolność do rywalizacji, zazdrości, do manipulowania czy ludźmi, czy sytuacjami. I nad tym ciągle trzeba pracować. Ciągle trzeba mieć tego świadomość. Ciągle trzeba próbować to jakoś okiełznać, żeby uszanować to, że są także inni ludzie. Kiedy mówimy, już wiem, wtedy przestajemy się rozwijać. A co więcej, wtedy blokujemy także innych, tych, którzy nam ufają. Kiedyś tak było, że chłopak się z dziewczyną umówił na randkę, no i ona nie przyjeżdża, jechała samochodem, nie ma jej i w końcu ona dzwoni i mówi, kochanie, spóźnię się, bo stoję w korku. On mówi, no dobrze, no, a długi ten korek? Ona mówi, wiesz co, nie wiem, bo jestem pierwsza. I tak mi się to przypomniało, bo w dzisiejszych czasach, tak mówię o tej naturze dziecka, człowieka, w dzisiejszych czasach niestety ta natura zrobiła karierę za sprawą no, znanych takich osób w społeczeństwie, w rządzie. Ta natura zrobiła swoją karierę i to jest taki ogromny problem, bo kiedy ktoś powie, już wiem,
wiem, jaka jest natura, to wtedy zablokuję. To wtedy zablokuję dyskusję, zablokuję dialog, zablokuję porozumienie. I to prowadzi do walki, bo ludzie się okopują wtedy na swoich stanowiskach. I wtedy no, nie można się dogadać. Myślę, że trzeba by się temu przyjrzeć, że po pierwsze stawianie natury jako wzoru to jest jakaś pomyłka. Natura nie jest żadnym wyznacznikiem. To w takim filmie słynnym Miś tak było, że jeden facet dzwoniła pani kierowniczka i on do niej mówi, proszę pani, jest zima, to musi być zimno. Takie są odwieczne prawa natury. Ale to była komedia. To nie jest tak, że my podlegamy odwiecznym prawom natury. Wręcz przeciwnie, my żyjemy wbrew naturze. Kiedy pada deszcz, to otwieramy parasole. A kiedy świeci słońce, to smarujemy się kremami z filtrem. Co więcej, zdaje się, że ludzkość rozwinęła się właśnie wbrew naturze, bo chyba tak to było, że migrując na północ, w te trudniejsze, zimne warunki, no musieli się ubierać, musieli uprawiać żywność, gromadzić ją, magazynować, zbierać się w społeczności, a potem budować mury obronne, żeby bronić się przed tymi, którzy chcieli te zapasy żywności odebrać. Więc natura nie jest czymś, do czego mamy my dociągać. Ale to jest druga bardzo ważna rzecz, że w dyskusji, która jest ważna, w tej dyskusji na temat natury, no to dobrze byłoby zrobić takie rozróżnienie, że tym samym pojęciem określamy naturę, czyli to wszystko, co jest za oknem, to wszystko, co nas otacza, i tym samym pojęciem oznaczamy coś, co stanowi mnie. Taka jest natura rzeczy, taka jest natura człowieka, mnie, czyli tego, kim jestem i dokąd zmierzam. I po co w ogóle żyję, ja, człowiek. I dyskusja powinna być nie o odwiecznych prawach natury, nie o tym, że coś zawsze tak było, tylko o tym, co jest dobre. O dobru, bo do tego jako człowiek, jako ludzie powinniśmy zmierzać. Udowodniliśmy, że technologią możemy zniszczyć kawał świata. Zawsze to było tak, że silniejszy zjadał słabszego, ale czas się nad tym zastanowić, czy za taką naturą warto iść, a może lepiej znaleźć jakieś dobro, które powinno nam wyznaczać kierunek w życiu, żeby zacząć dbać o siebie, o świat, czyli o tę naturę, którą widzimy za oknem. I tu znowu trzeba by było powrócić do tego dziecka, które pokazuje nam Pan Jezus. Dziecko, które jest delikatne, które trzeba chronić. Dziecko, które trzeba uczyć, trzeba wychowywać. Trzeba je prowadzić do wolności, poszerzać jego horyzonty i tak uczyć, żeby w tym szerokim świecie próbowało wybierać drogę dobra. Niestety problem polega na tym, że czasem próbuje się uczyć poprzez straszenie. Czyli rządzący, czy państwem, czy kościołem niestety, mówią, jest jakieś zło i my was przed tym złem uchronimy. Strach to jest żadna wolność. Ucząc trzeba świadczyć o dobru, żeby to pokazywać dobro, żeby ono pociągało. To jest tylko tyle i to jest aż tyle. Chyba innej drogi nie ma. Pan Jezus po tym dzisiejszym wydarzeniu wyrusza w swoją dalszą drogę. To jest część Ewangelii, która się nazywa Podróż do Jerozolimy. Po tym wydarzeniu Pan Jezus wyrusza do Jerozolimy, żeby umrzeć za nas, za ludzi. A po swoim zmartwychwstaniu odejdzie do nieba. Zostawi nas z objawieniem, z Eucharystią i z mocą Ducha Świętego. Bądźmy pojętnymi dziećmi. Starajmy się to, co zostawił nam Pan Jezus, to objawienie, Eucharystię, moc Ducha Świętego wprowadzać w nasze życie, żeby kiedyś On wprowadził nas w swoje. Powodzenia.